Gościem dzisiejszego odcinka podcastu jest Marcin Kwiatkowski, psycholog sportu Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej. Właściciel firmy Sport & Minds, specjalizującej się w diagnozie, monitoringu i treningu psychomotorycznym. Współpracuje ze sportowcami w zakresie treningu mentalnego. Sporty motorowe, gry zespołowe, w tym również zespoły piłkarskie ekstraklasy. Sporty walki, lekkoatletyka, tenis, szermierka, pływanie, golf. Opracował normy klasyfikacyjne czasów reakcji dla grupy sportowców, za co dostał Nagrodę Roku Sportu Wyczynowego. W ramach projektu Silna i Odporna Kadra Olimpijska Londyn 2012 współpracował z polskimi olimpijczykami w zakresie diagnozy i treningu psychologicznego, a w ramach programu Olimpijczyk z polskimi paraolimpijczykami w przygotowaniu do Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro 2016. Realizował badania diagnostyczne z zakresu psychologii sportu w ramach programu Piłkarski Diament, emitowanego na antenie Canal Plus Sport w 2014 roku i jego aktualnej edycji w TV. Sport. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych z zakresu psychologii sportu i psychologii procesów poznawczych Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, wykłada również w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Uniwersytecie Wrocławskim. Sylwetka Marcina jest o tyle ciekawa, że chciałem dowiedzieć się sam, a przy okazji dać wartość również Tobie, słuchaczom, pod kątem tego, jak mierzyć zdolności poznawcze. Jak sprawdzać efektywność mózgu, jak przełożyć naszą wydajność umysłową na liczby, na analizę, żeby to nam dawało wiedzę, nad czym pracować, czy się rozwijamy, czy osiągamy postępy. No a Marcin ma background niesamowity, bo współpracuje z ogromną liczbą różnych sportowców. I chciałem, żeby swoim doświadczeniem, swoją wiedzą się podzielił. Poruszyliśmy mnóstwo wątków, m.in. jak stosować technikę wizualizacji, i dlaczego Robert Lewandowski na przykład promuje tę technikę? Jak dbać o to, żeby wykorzystywać stres na własną korzyść? Jak wspierać procesy poznawcze typu koncentracja, typu uwaga? Jak robią to sportowcy w czasach kwarantanny? No mnóstwo różnych wartościowych wątków i wierzę, że naprawdę będzie to dla Was użyteczne, przydatne i że również jak ja spojrzycie na to z taką zajawką, bo wiedza jest naprawdę niesamowita. Zapraszam Was do słuchania. Dobra pamięć. Dzisiejszy odcinek podcastu będzie dotyczył psychologii sportu. Moim gościem jest pan Marcin Kwiatkowski. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich. Bardzo miło mi, że skorzystał pan z propozycji. Z tego tytułu również, że kiedyś miałem przyjemność być pana uczniem. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co psychologia sportu jako taka może dać nam w kontekście mierzenia tej efektywności mózgu, jak my możemy ilustrować to, co nasz mózg potrafi poprzez cyfry, poprzez liczby. No i wierzę, że jest pan jak najwłaściwszą osobą, żeby w tych tematach się wypowiedzieć. Wydaje mi się, że fajnie, gdybyśmy w ogóle zaczęli, jak to filozofowie robią, od zdefiniowania pojęć. Czyli ja bym pana chciał zapytać, czym zajmuje się psycholog sportu, czym psychologia sportu jako taka jest? To znaczy, tu zależy, jakie przyjmiemy kryterium definicji, ale takie najprostsze, żeby nie wchodzić w jakieś dyskusje takie czysto akademickie, no psycholog sportu zajmuje się sportem i wiem, że to brzmi dosyć zabawnie, natomiast z drugiej strony nie można powiedzieć, że jest coś takiego jak psychologia jakichś wybranych dziedzin. Tak naprawdę mamy jedną psychologię człowieka, a człowieka mamy tylko w różnych sytuacjach, więc oczywiście mamy specjalistyczne narzędzia, techniki, grupy, natomiast ciężko jest jakby wyodrębnić psychologię sportu na przykład od psychologii, nie wiem, psychologii uwagi, pamięci, dlatego że to tak naprawdę niewiele zmienia. Natomiast myślę, że dla naszych słuchaczy i w ogóle no, dla mnie, czemu zająłem się psychologią sportu? Dlatego, że sportowcy funkcjonują tak jak funkcjonują w pewnym ekstremum, tak? Czyli oni pewne rzeczy muszą wykonywać maksymalnie i jeśli mówimy na przykład, powiedzmy, u szachisty o pamięci, no to nie mówimy w tej chwili o pamięci średniej, powyżej średniej, używam może takich niepopularnych terminów, ale tak są definiowane pewne kryteria, tylko tu rozmawiamy o funkcjonowaniu w obszarze wybitnym i dla mnie dlatego sport jest ciekawy do pracy, że bardzo małe różnice często robią bardzo dużą różnicę, a myślę, że to, co nawet, no myślę, że na ty będzie nam chyba najprościej przejść, co widać u ciebie na kanale i o czym widać w przypadku pamięci, to tak naprawdę przy stosowaniu mnemotechnik
jeżeli te techniki stosujemy u dwóch osób, to w pewnej chwili różnica na przykład 1-2% może robić dużą różnicę na poziomie tak, praktycznego funkcjonowania. Co mnie też fascynuje, to właśnie to, że masz szeroki wachlarz tych różnych sportów, którymi się zajmujesz, tak? Bo jest czy to lekkoatletyka, czy właśnie też wiem, że interesują cię takie sporty bardziej umysłowe. Nawet pamiętam, że w galerii widziałem u ciebie snukerzystę, prawda? Więc to nie jest tak, że tylko te sporty ekstremalne, ale też jest to raczej taki uniwersalny wachlarz. To nie jest jakaś dedykowana część tej psychologii sportu, że tylko pracujesz na przykład z wyczynowcami? To znaczy tak, my generalnie od czego ja zacząłem psychologię sportu, to od opracowania norm klasyfikacyjnych czasów reakcji dla grupy sportowców. Przebadałem 6,5 tysiąca osób, więc przy takich dużych grupach i przy badaniach tak naprawdę ciężko jest znaleźć dyscypliny, z którymi my nie mieliśmy gdzieś w większym bądź w mniejszym zakresie do czynienia. Natomiast to, co kiedyś mnie fascynowało mocno, no to oczywiście sport wyczynowy, osoby gdzieś funkcjonujące na bardzo wysokim poziomie, w dużym stopniu medialne. Natomiast to, w czym my się w tej chwili najbardziej skupiamy, to szukamy i też wybieramy w pewnym sensie, w tym pozytywnym sensie, możliwość pracy z osobami, które się dopiero rozwijają. Czyli w tej chwili dla nas grupą priorytetową to jest grupa zawodników w wieku 14-18 lat, a więc tacy sportowcy, którzy gdzieś te największe perspektywy mają dopiero przed sobą i też wiemy, że jeżeli damy im pewne narzędzia z psychologii, z treningu mentalnego i z treningu psychomotorycznego, to wiemy, że oni rzeczywiście i faktycznie mogą to wykorzystać w swoim funkcjonowaniu. To, co też jest ciekawe przy pracy z takimi zawodnikami właśnie, którzy są młodsi, to jest to, że ten trening spowoduje, że mechanizmy, które u nich powstaną, one będą w pewnym stopniu automatyczne. Im wcześniej zaczynamy trening pewnych rzeczy, już trzymajmy się tej pamięci na przykład, no to wiadomo, że pewne rzeczy zostają nam na bardzo długi okres czasu. I ja poza tym, że jestem psychologiem, to jestem też trenerem tenisa. Zawodnicy, z którymi pracowałem, zdobyli 16 medali Mistrzostw Polski. To już tak tylko powiem na marginesie. Natomiast fajne jest to, że jeżeli ja mam przerwę w uprawianiu tenisa, nawet paroletnią, to wystarczy mi tak naprawdę godzina czasu, żeby już na pewien taki, myślę, niedostępny dla przeciętnego amatora poziom wejść. I to znaczy, że te mechanizmy są utrwalone. I dokładnie tego samego w tej chwili szukamy takich grup zawodników, gdzie te elementy będzie bardzo widać. Natomiast fajnie, że zwróciłeś uwagę na akurat na snukerzystę, dlatego że jest część dyscyplin sportowych, gdzie psychologia ma bardzo duże znaczenie, czyli tam właśnie, gdzie te różnice małe, one odgrywają decydującą rolę. I snooker, no sami wiemy, że tam naprawdę decydują tak. Mikrony w niektórych sytuacjach. Drugą taką dyscypliną, na którą w tej chwili mocno postawiliśmy, to jest golf. Trzecia dziedzina to jest na przykład łucznictwo i strzelectwo. To są dyscypliny, gdzie no taka czysta psychologia jest widoczna, czyli tak, musimy być, poza tym, że strzelamy bardzo dobrze, no to musimy mieć bardzo dobrą koncentrację, żeby wykonać to, co potrafimy. Musimy mieć dobrą pamięć, żeby zrealizować taktykę, którą mamy założoną. No ale musimy też mieć, jako że mówimy kompleksowo o zawodniku, musimy być też bardzo wydolni i sprawni fizycznie, żeby na przykład zmęczenie, bolące mięśnie nie spowodowały, że ta precyzja jest mniejsza. Więc jest gałąź dyscyplin, które rzeczywiście są mocno psychologiczne. Natomiast są też dziedziny sportu, które są bardzo specyficzne i w których ciężko nam jest tak naprawdę przygotować się praktycznie na pewne rzeczy, bo często osoby, z którymi my pracujemy, pytają się, jak na przykład zostaje się psychologiem sportu i czy trzeba koniecznie być osobą, która zna dyscyplinę praktycznie, żeby być dobrym w danej dziedzinie. No i powiem w ten sposób, że nie musimy uprawiać danej dyscypliny sportu, żeby być dobrym psychologiem w danej dyscyplinie, natomiast musimy ją znać, bo ciężko sobie wyobrazić pracę psychologa, jeśli na przykład ze sportami walki, jeśli nie zna długości rund na przykład. Tak? Ile zmierzam do tego, że pewnych rzeczy nie poznamy, no i oczywiście życzymy sobie, żeby ich nie poznać, bo no, nie chciałbym na przykład zostać znokautowany, żeby lepiej zrozumieć istotę nokautu na przykład, tak? No jasne. Więc pewne rzeczy znamy tylko pośrednio. Natomiast no, są to dyscypliny na pewno psychologiczne. Ta psychologia na szczęście jest coraz bardziej wymierna. I sportowcy z naszych doświadczeń, ja to mówię o moich doświadczeniach i
i żony bardzo chętnie korzystają i widać, że jakby zapotrzebowanie na ten trening jest. Zgadzam się z tym, że snooker właśnie jako dziedzina, czy golf, takie troszeczkę może bardziej statyczne, że wręcz niektórzy mówią nudne do oglądania. Ja właśnie prywatnie jestem fanem snookera, to jest taki sport, którym się głównie gdzieś tam zajmuję, jak oglądam telewizję, i fascynuje mnie to, że są pewni gracze w stanie wyczyścić stół w 5-6 minut, co jest jakimś fenomenem totalnym, ale to powiedzmy jest wczesny etap gry, a jak dochodzi do finałowego frame'a, jest publika, jest jakieś mistrzostwo świata do zdobycia, nagle prosta bila do wbicia, zero problemów, i się okazuje, że nie da się wbić, nie? Że nie da się uderzyć tego tak, żeby to wpadło, i to jest dla mnie fascynujące. Co jeszcze jest ciekawe, to postać chociażby Roniego O'Sullivana, który nie tylko jest snookerzystą, ale też jeszcze biegaczem, i on jakby łączy te dwie dyscypliny. Nam się wydaje, że brydżysta, czy pokerzysta, czy te wszystkie takie sporty umysłowe stricte, to polega tylko i wyłącznie na tym, że jakaś osoba bez żadnej diety, czy bez żadnego takiego wsparcia z zaplecza psychologicznego siedzi sobie i gra, ale też mi się wydaje, że jest duży związek w tych sportach takich umysłowych, nie wiem czy się zgodzisz, między tym, żeby też jednak uprawiać jakieś aktywności fizyczne poza tym samym siedzeniem i, nie wiem, przewracaniem szachów na szachownicy, między właśnie fizyczną aktywnością, a tą aktywnością umysłową, prawda? Jest tutaj wspólny mianownik taki mocny. Czy tu możemy na bardzo konkretne parametry przejść, bo jeżeli przejdziemy na przykład na parametr pulsu, to badaliśmy szachistów podczas partii szachów szybkich, i tam puls do nich, u nich dochodził do 170 uderzeń na minutę. No to każdy, ktokolwiek z nas korzystał ze Sport Testera, jakiś tego typu aplikacji, no to sam wie, że 170, żeby taki puls osiągnąć, to naprawdę już trzeba się dosyć mocno, mocno zmęczyć. Więc jest bezpośrednie przełożenie i teraz jakby trzymając się już parametru pracy serca, rzeczywiście im będziemy na większym zmęczeniu ten puls mieli niższy, no tym będziemy bardziej precyzyjni, i we wszystkich dyscyplinach technicznych ma to ogromne znaczenie, natomiast też w umysłowych, dlatego że to, co mówili szachiści, oni w tej chwili z tymi, z którymi mieliśmy okazję współpracować, oni też bardzo regularnie przygotowują się pod kątem fizycznym, i akurat ta grupa, o której mówię, oni mieli cztery treningi w tygodniu, półtora godzinne treningu ogólnorozwojowego, więc to jest naprawdę duża liczba godzin, biorąc pod uwagę, że szachy no oczywiście zajmowały im tam ładnych kilka godzin dziennie. Więc trening ogólnorozwojowy w tej chwili na szczęście już jest oczywistością, i teraz mam chociażby sytuację kwarantanny. W wielu dyscyplinach sportowych zawodnicy w tej chwili skupili się na przygotowaniu ogólnorozwojowym, więc niezależnie od tego, jaką dyscyplinę uprawiają, dbają o swoją kondycję, i oni zakładają, że wrócą silniejsi pod kątem fizycznym, czyli przy takim postawieniu sprawy, no to ta przerwa, którą mamy, nie jest dla nas jakimś większym problemem, tak mi się wydaje. No właśnie, pamiętam anegdotę o łuczniczce, która trenuje w mieszkaniu i wręcz chyba nawet do piwnicy w końcu zeszła, tak? To tak mniej więcej było? Tak, ja tu mogę konkretnie nawet tą osobę podać, to jest pani Milena Olszewska z Gorzowa Wielkopolskiego, zresztą naprawdę niesamowita osoba, jeśli ktoś by miał chęć, zapraszam, żeby sobie znaleźć informacje o tej osobie, natomiast jest to zawodniczka rzeczywiście bardzo nastawiona na realizację pewnych założeń, i tak jak wspominasz, ona w mieszkaniu 2x2 akurat w tym pokoju, w którym strzelała do tarczy, w piwnicy, tak jak wspomniałeś, tam już tego miejsca było więcej, przeniosła się, tam jest około 10 metrów. Natomiast łucznicy, tak jak inne dyscypliny, tak naprawdę nie muszą mieć też dużej przestrzeni, dlatego że wiele treningu jest robione w wyobraźni i 100%, to mówię z pełną świadomością, 100% strzelających z łuku stosuje techniki wizualizacyjne. Nawet jeżeli nie mają tarczy, to wyobraźni te strzały bardzo dokładnie są w stanie odtworzyć. No właśnie, okres tej pandemii, czy to jest, no brzmi to trochę pejoratywnie, ale czy to jest dobry okres dla twojego biznesu, nie? Bo sportowcy w takim okresie właśnie chyba jeszcze bardziej muszą przywiązać uwagę do tego, żeby utrzymać tę kondycję umysłowo-fizyczną, nie? Na takim optymalnym poziomie. To jest trochę tak, już ten przykład oczywiście bardzo często się powtarza, więc nawet może do niego nie będę wracał, ale są przykłady, które pokazują, że sytuacja kryzysu, tu trzeba mieć świadomość, sytuacja kryzysu dla psychologów to nie jest zła sytuacja, i powiem w ten sposób, że my mamy tak na dobrą sprawę dużo więcej pracy niż mieliśmy do tej pory. Sportowcy, rodzice sportowców, trenerzy szukają takiego wsparcia psychologicznego, natomiast już sami sportowcy, tacy sportowcy powiedzmy tego wysokiego wyczynu, często na psychologię jest ograniczona liczba czasu w takim normalnym
okresie, natomiast w tej chwili oni mają, no jak to określają, często bardzo dużo czasu i też musimy mieć świadomość, że to jest troszkę tak jak z samochodem. Jeżeli wsadzimy Porsche do garażu, trzymam się już Porsche, bo mamy Super Cup w Porsche i są zawody, to ten samochód nie będzie dobrze jeździł, jeśli on będzie w tym garażu stał i nawet będzie bardzo, bardzo będziemy o niego dbali. I ze sportowcami, i z każdym z nas trochę jest w ten sposób, że możemy tak poprzez analogię porównać się troszkę do akumulatora, ale takiego ciągle ładowanego akumulatora, czyli my możemy mieć nadmiar energii, tak? Sportowcy mają, ale każdy z nas ma i jeżeli ta energia, a sportowcy dużo energii jakby użytkują na co dzień, więc cokolwiek, czymkolwiek my się nie zajmujemy, no warto w tym okresie tą energię wydatkować, natomiast ja myślę, że to, co się bardzo zmieniło i myślę, że pod kątem w ogóle też treningu poznawczego, w tym treningu pamięci, to myślę, że jego i tak już się dosyć dużo odbywało w formie online'owej, w rzeczywistości wirtualnej, natomiast ta sytuacja pokazała tylko tyle, że musimy mieć możliwości i narzędzia do prowadzenia takiego treningu. Dla nas platformy online'owe w żaden sposób nie były nowością, dlatego że pracujemy ze sportowcami z całego świata, oni często są na zgrupowaniach na drugiej półkuli, musimy mieć z nimi kontakt, więc jakby dla nas nie były zaskoczeniem. To, co dla nas było zaskoczeniem, to jednak to, że niezależnie od osób, wpływ tej przerwy tak naprawdę w aktywności jakiś będzie i ja myślę, że dla wszystkich słuchaczy fajnie by było, żeby ten wpływ był pozytywny i w tej chwili myślę, że to jest też moment, żeby te aktywności, które wykonujemy, trochę je przemyśleć, trochę je zweryfikować. Ja ci odpowiem znowu, to też tak trochę zabrzmi paradoksalnie, ale my w tej chwili trochę przeformatowaliśmy też pewne działania, którymi się zajmujemy. Na przykład ze względu na to, że dużo osób gdzieś korzysta z naszych usług, my też przyjęliśmy takie kryterium, żeby pracować przede wszystkim z tymi osobami, które najbardziej tego potrzebują i które są zmotywowane do tego, żeby to robić, a niektórym to jest na przykład narzucone w jakiejś formie strukturalnej. Też chodzi mi po głowie, jak mówisz o tej wirtualnej rzeczywistości, czy ten okres pandemii to nie jest też taki okres, żebyśmy mówili na przykład o rozwiązaniach typu VR, typu wirtualna rzeczywistość, że taka łuczniczka, która musi schodzić gdzieś tam do piwnicy i tak dalej, czy ona na przykład nie mogłaby włożyć hełmu i jakiejś imitacji takiego łuku, żeby potrenować w ten sposób? Czy ty masz w tym obrębie jakieś zdanie swoje? To znaczy technologie, z których my korzystamy, no też przenieśliśmy na rzeczywistość akurat wirtualną. Tu są pewne, znaczy tak, ten trening oczywiście w rzeczywistości wirtualnej, on jak najbardziej będzie funkcjonował i jest wskazany. Szczególnie tu bym się odwołał do sportów motorowych, gdzie oni korzystają z symulatorów, no i tu jest takie bezpośrednie przełożenie w tym sensie, że niektóre symulatory mają też siłowniki, gdzie mamy przeciążenia środkową do środkową, więc jeszcze jak dołożymy do tego VR i ten tor w takiej rzeczywistości trójwymiarowej, to rzeczywiście warunki są bardzo zbliżone. Natomiast wydaje mi się, że to zawsze w pewnym sensie jest uzupełnienie. To, z czym my się przy VR-ze zetknęliśmy z pewnym problemem, to to, że jednak niektóre osoby nie czuły się najlepiej po takim długotrwałym stosowaniu tej technologii, jakby ponad to, co było potrzebne, tak? Czyli nadmiar tego powodował, że jednak ich odczucia były różne, więc na to bym zwrócił uwagę. No i druga rzecz taka podstawowa. Ja myślę, że na szczęście, jako uzupełnienie treningu, tak? Natomiast nie zdarza się jednak i nie zdarzyło się, chociaż powiedzmy pokazywane są przykłady w mediach, że na przykład sportowiec z rzeczywistości wirtualnej trenował coś i na przykład trafił do sportu wyczynowego i daje sobie w 100% radę. No niestety tu jest ta pewna gradacja. Trening podstawowy i jeżeli byśmy dołożyli do tego inne metody, to jak najbardziej, ale myślę, że VR to by było, strzelam około 30% w takim okresie trudnym, jak jest w tej chwili, pracy mięśni takiej faktycznej i naszych procesów poznawczych nie zastąpimy, uzupełnimy. Ale ja myślę, że to pewnie tu prezentujemy podobne podejście, bo jak wzmacniasz pamięć, czy stosujesz jakieś techniki, no to przecież nie mówisz w ten sposób, że ta technika w 100% poprawi pamięć, tylko ona pewien zasób działań, czynności, motywacji ćwiczącego dopiero daje ten efekt, więc ja tak, myślę, że tak. Na szczęście. Ale to tutaj bardziej byś mówił na przykład o tym, że ten VR jeszcze na ten moment jest raz, że niedojrzały
I rozumiem, że też z drugiej strony, nawet gdyby był bardzo dojrzały i to przebywanie w tych goglach przez 3-4 godziny nie dawałoby żadnych nudności i tego typu rzeczy, to i tak byłby substytut, tak? Cały czas, mimo wszystko. To znaczy bardzo potrzebny substytut i bardzo efektywny w pewnym sensie ze względu na nowość, tak? Bo tutaj musimy mieć świadomość, że te nowe bodźce, one bardzo szybko działają, czyli jeżeli na przykład dajemy nową technologię zawodnikowi, który nie korzystał z tego, to postęp będzie widoczny. Natomiast tak praktycznie widoczny postęp to jest parę procent, tak? Więc tu nie mówimy o jakichś rewolucyjnych, dużych zmianach, natomiast ja bym to powiedział jeszcze w inny sposób. VR, ale w połączeniu z wizualizacją, czyli jeżeli sobie wyobrażamy to, co robimy, stosujemy VR, ćwiczymy jeszcze, faktycznie jeździmy, jeżeli będziemy oczywiście mogli, trzymając się sportów motorowych. Wirtualna rzeczywistość jak najbardziej tak, jako cenne uzupełnienie treningu, ale nie jako element zastępujący trening podstawowy. A tak jeszcze też egoistycznie jako gracz, wykorzystując fakt, że cię mam w dzisiejszej rozmowie. Ja na przykład dużo gram w takie gry, które trochę też symulują, powiedzmy, rajdy albo takie bardzo szybkie wykonywanie czynności, że jest to ten typ gry akcji, powiedzmy, nie wiem, dużo się strzela czy lata jakimś statkiem kosmicznym i trzeba wykonywać mnóstwo czynności bardzo szybko. I zawsze mnie korci, już nieraz też ci o tym mówiłem, żeby tak się zastanowić, czy realnie to może oddziaływać na moje umiejętności właśnie bycia uważnym na moje decyzje w czasie rzeczywistym, czy szybkość podejmowania decyzji. Czy ja faktycznie mogę zauważyć, że nie wiem, coś w szkole czy w pracy szybciej przetwarzam niż moi rówieśnicy przez to, że jakby robię tego typu aktywności wirtualne? Czy to ma jakiś sens? To znaczy, są wiadomo, tak jak to w badaniach, są różne próbki i różne analizy, niemniej ja przedstawię taki już generalny wniosek. Generalny wniosek jest taki, że gra w gry komputerowe poprawia przebieg funkcji poznawczych w określonych obszarach. Oczywiście jest wiele dyskusji związanych z platformami, które są dystrybuowane. Ja tu nie chcę już konkretnie używać nazw tych platform. Niemniej bardzo częsty zarzut do platform, poprzez które wzmacniamy nasze procesy poznawcze, jest takie, że one nie bazują na obiektywnych i rzetelnych wskaźnikach, które pokazują postęp. Mhm. Natomiast ja powiem inaczej, to wynika tylko z tego, że te platformy nie są zainteresowane przeprowadzaniem badań naukowych, dlatego że mają swoje procedury i też nie są do końca zainteresowane, żeby na zewnątrz pokazywać pewne rzeczy. Natomiast te badania, które są, jeżeli tu by słuchacze byli zainteresowani, mogą sobie wbić badania na SWPS-ie, Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, tam są analizowane te procesy poznawcze. Też jak ktoś by był zainteresowany, to u profesora Tyszki takich badań znajdzie przeglądu dużo, w tym też tych krytycznych pewnych platform. Natomiast wniosek generalny jest taki, jak najbardziej, i tu już wchodzimy w konkretne parametry. Jeżeli korzystasz z takich gier, o których mówisz, to na pewno poprawiasz czas reakcji, na pewno poprawiasz szybkość, dokładność spostrzegania. I to pokazują badania. Z takich ciekawostek, ostatnio miałem studenta akurat we Wrocławiu i student zajmuje się też tworzeniem tego typu aplikacji. Natomiast fajnie pokazywał, że to, z jakiego my sprzętu korzystamy, no w ogromnym stopniu ma wpływ na to, jak ten pomiar się odbywa. I tak naprawdę, jeśli nie mamy takich narzędzi obiektywnych z kontrolą tych wyników, z przeliczeniem opóźnienia procesora, no to tak naprawdę ciężko nam jest wnioskować. Natomiast ja myślę, że tak jak dla nas, dla każdego z graczy, ja gram może w gry bardziej takie, że tak powiem, tradycyjne, na przykład w internecie w szachy właśnie na przykład mam okazję grać. Niemniej na pewno zauważyłem, że dużo szybciej gram. Dużo szybciej podejmuję decyzje, mniej czasu mi pewne rzeczy zajmują i to potwierdzają też badania. Więc wydaje mi się, że dużym błędem ze strony wielu osób jest krytykowanie jakby poprawy funkcji poznawczych czy możliwości poprawy poprzez takie gry, ćwiczenia w rzeczywistości wirtualnej. Natomiast z drugiej strony, to tak jak wcześniej już rozmawialiśmy, to nie jest tak, że tym załatwimy całą sprawę. To nie jest tak, że my się odetniemy od więzi takich realnych, społecznych, przeniesiemy je na rzeczywistość wirtualną
i że będzie identycznie. Na przykład mnie zaciekawiło w kontekście gier, ostatnio włączam sobie kanał Eurosport, a tam patrzę, a wirtualne zawody w F1, nie? Zamiast takich rzeczywistych, gdzie gdzieś tam właśnie też korzystają z tej rzeczywistości wirtualnej, nawet telewizja. I na pewno gry jako środek masowy no niesie też ze sobą ryzyko, które chyba najbardziej jest mu przypisywane jako taki największy negatyw w postaci, nie wiem, uzależnienia czy też takich mechanizmów marketingowo-hazardowych, coraz częściej implementowanych w mikropłatności i tak dalej. Rodzice nieświadomi, dzieci jednak korzystają, biorą z portfeli rodziców ogromne pieniądze, więc niesie to ogromne zagrożenia, co pewnie trochę przysłania te pozytywne właściwości. Niemniej ja zawsze gdzieś tam starałem się te pozytywne promować, że jednak te gry są fajne, że mogą pomagać. No właśnie w kontekście tych szachów, o których wspomniałeś, mnie właśnie interesowało to, jak zauważasz wzrost swojego skupienia, czy wzrost szybkości wykonywanych ruchów, czy też to właśnie może oddziaływać na pozostałe kwestie życiowe, nie? Czy to jest tak, że tylko w szachach to zauważasz na przykład, czy zauważasz też to, nie wiem, że szybciej podejmujesz decyzje, gdy działasz biznesowo albo nie wiem, zmagasz się z jakimiś testami, czy coś takiego teoretycznego robisz, czy to w ogóle nie możesz tego jakby w żaden sposób sprawdzić? To znaczy, tego może nie powinienem mówić, no ale w sumie powiem. No ja generalnie w skali roku często, teraz oczywiście w mniejszym stopniu, natomiast teraz to jest wirtualnie, ale bardzo często mam zajęcia, w których uczestniczy duża liczba ludzi równocześnie. I jeżeli ja, powiedzmy, jeszcze 7-8 lat temu do takich spotkań przygotowywałem się dosyć długo, to w tej chwili zdarzało mi się przygotować wykład. Oczywiście to wynika trochę z tego, że ja już gdzieś w tym wszystkim funkcjonuję, mam trochę doświadczenia, niemniej zdarzało mi się, że przygotowywałem wykład 4-5-godzinny, wstając rano na przykład o godzinie 5, pracując do 7 i później mając zajęcia dla studentów 4-5-godzinne i to nie były zajęcia, które były o jakimś obniżonym poziomie, więc jak najbardziej tak, natomiast ja tu bym się odniósł jeszcze do jednej rzeczy. Jak my tak naprawdę możemy wzmacniać nasz potencjał poznawczy? I ja myślę, że to, o czym my rozmawiamy i to, co no, też bardzo mi się podoba, że ty promujesz, to mamy takie metody wzmocnienia poznawczego bardzo różne. Pierwsze to mamy neurofarmakologiczne, czyli powiedzmy wszystkie suplementy, wszystkie elementy, poprzez które możemy poprawiać nasz potencjał tak naprawdę. I tu jest, i to drugi poziom to jest ten poziom wzmocnienia genetycznego. My w tej chwili w bardzo dużym stopniu zajmujemy się badaniami genetycznymi sportowców, ale też myślę, że w tych badaniach wychodzi na to, że no, jakby wchodzimy też na troszkę inne obszary, dlatego że przy sportowcach pojawiają nam się później młodzi sportowcy, więc już mówimy o dzieciach w tej chwili i o rozwoju ich potencjału, ale mówimy też o seniorach, czyli na przykład trzymając się funkcji poznawczych, czy osoby starsze, seniorzy, czy oni będą ten potencjał poznawczy szybciej tracili, czy wolniej. I w tej chwili te badania genetyczne, one są o tyle ciekawe, że możemy dopasować też ten trening, te nasze aktywności do tego potencjału genetycznego. Natomiast to, o czym ty mówisz, dlatego mi się podoba, że to są naturalne sposoby wzmacniania i one nie wymagają użycia żadnych technologii tak naprawdę z innych dziedzin, tylko w tej chwili my korzystamy z potencjału człowieka. I ja generalnie, to jest też paradoks, że w sumie wydaje mi się, że w bardzo dużym stopniu korzystam od samego początku ze wszystkich możliwych technologii i to na samym początku ich funkcjonowania, chociażby z analizy ruchu 3D czy właśnie z badań genetycznych, ale dochodzę do wniosku, że ta optymalizacja naszego funkcjonowania najfajniej, żebyśmy mogli ją w bardzo prosty sposób kształtować. I teraz trzymając się takiej funkcji, na przykład na pewno duża część słuchaczy korzysta z jakichś ćwiczeń fitnessowych czy w ogóle wykonuje aktywność fizyczną, to na przykład taką bardzo prostą metodę, żeby poprawiać koordynację wzrokowo-ruchową, to jest żonglerka piłkami. No i zobaczcie, nie jest nam potrzebna żadna skomplikowana technologia, nie jest to technologia kosztowna, no bo kupujemy 3-4 piłki, a na dobrą sprawę jesteśmy w stanie wykonywać trening, który też możemy wykonywać przy pomocy platform na przykład bardzo różnych takich do wykonywania ruchu, tam stabilności. No i które kosztują, nie wiem, 1-2 miliony złotych, a tu mówimy o piłkach za 15, no tak, tak. 20 złotych, więc ja jestem generalnie miłośnikiem takich bardzo prostych technik, w tym mnemotechnik, ale też oczywiście tych takich prostych technik, to jest bardzo ciekawe, czyli technik, nie wiem, relaksacyjnych,
wizualizacyjnych, oddechowych, które pomimo tego, że my wchodzimy naprawdę, ten świat coraz bardziej przyspiesza, to bardzo mnie cieszy to, że jednak to, że opracowaliśmy pierwsze modele pamięci, to spowodowało powstanie komputera. I teraz, jeżeli popatrzymy na modele pamięci, to my nie mamy jakichś bardzo dużych nowości. Mamy pewne koncepcje, pewne badania, pewne grupy, natomiast tak naprawdę pewien model zostaje jakby stały. Jestem miłośnikiem tych najprostszych rozwiązań, najbardziej efektywnych, i ja myślę, że to jest troszkę podobnie jak z pamięcią. Lepiej nam poćwiczyć 5 minut niż 45 godzin i uzyskać podobny efekt. Oczywiście ja żartuję, przejaskrawiam, natomiast my się spotykamy w tym, w naszej pracy, może nie w tym okresie teraz, natomiast na co dzień sportowcy są grupą, którzy mają bardzo mało czasu i bardzo ten czas, którym dysponują, szanują. Czyli w tej chwili, jeżeli my jesteśmy na zgrupowaniu i sportowiec ma 2 treningi dziennie odnowę, 4 posiłki i jeszcze powiedzmy fizjoterapię, no to w tej chwili umieszczenie tam bez i plus jeszcze odpoczynek jakiś w trakcie dnia, to szanując czas sportowców, musimy bardzo ostrożnie i bardzo odpowiedzialnie podchodzić też do metod, które stosujemy. Więc tak na dobrą sprawę one muszą być bardzo krótkie i maksymalnie efektywne. I ja myślę, że to jest, no, że to o to tak naprawdę chodzi w tym wszystkim. No ja ciężko, żebym się w ogóle umiał nie zgodzić z tobą w tym momencie, jak mówisz o prostocie technik, a z tego też tytułu, że no już prawie rok mija, jak chodzę na psychoterapię również. I tak naprawdę ja po tej psychoterapii, jak sobie teraz korzystam z różnych technik sugerowanych przez psychoterapeutkę, to tak naprawdę one są piekielnie proste. Kwestia ćwiczeń uważności, tak? Czyli nie wiem, myję rano zęby, to staram się skupić na tym, że szczoteczka dotyka mojego szkliwa, powiedzmy, tak? Czy takie techniki oddechowe, jak mówisz, również korzystam. I właściwie każda z tych technik, jakby nie patrzeć, jest bardzo prosta do zastosowania, a przy okazji bardzo dobrze działa. Co zawsze mnie fascynuje, że nam się często wydaje, że żeby osiągnąć sukcesy, musimy korzystać z tych niesamowicie skomplikowanych mechanizmów, gdy się okazuje, że te proste już bardzo dużo mogą wprowadzić. I też mi się wydaje, że doba jest strasznie krótka. Troszeczkę wspomniałeś o wizualizacji. Też mieliśmy pytanie na naszej grupie facebookowej o wizualizację. Ja pamiętam, podczas jednego z wykładów mówiłeś bodajże o postaci Roberta Lewandowskiego, że on też potwierdził, że u niego to bardzo dobrze działa i że właśnie to jest chyba też dobrze wpisujące się zagadnienie w to, co właśnie powiedzieliśmy, czyli bardzo prosta technika, na którą praca przynosi ogromne efekty, tak? To znaczy, jeśli chodzi o wizualizację, bardzo fajnie, że właśnie Robert Lewandowski tą metodę promuje, bo to bardzo nam też ułatwia pracę w zachęcaniu na przykład młodych sportowców. Wiadomo, że wzory dobrze działają w każdej dziedzinie. Natomiast to, do czego ja bym na pewno zachęcał wszystkich do stosowania wizualizacji, czyli wyobrażania sobie pewnych czynności, pewnych zachowań, pewnych myśli, pewnych emocji, których doświadczamy. To trzeba przenieść oczywiście na język praktyczny, czyli przenieśmy to na przykład na zawodnika sportu walki i taki zawodnik chce na przykład przygotować się do walki z przeciwnikiem, z którym już wielokrotnie przegrał. I w tej chwili jedną z metod to jest toczenie tych walk z tym przeciwnikiem w wyobraźni. To, do czego bym wszystkich zachęcał, spróbowanie dwóch perspektyw, czyli pierwsza perspektywa wewnętrzna, my sami wykonujemy daną czynność, ale na początku każdy z nas może mieć z tym problem. I jeżeli by taki problem się pojawiał, to wyobraźmy sobie to z perspektywy trzeciej osoby, czyli obserwujemy inną osobę, tak? Czyli na przykład my jesteśmy w rogu naszego pokoju i wykonujemy te czynności. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli sobie wyobrażamy daną czynność, korzystajmy ze wszystkich zmysłów. Nie skupiajmy się tylko na zmyśle wzroku, ale też słuchu, zapachu. To, co ciekawe, zawodnicy w sportach walki bardzo mocno podkreślają odczucia zapachu maty na przykład, tak? Jeśli akurat występuje mata. I to jest jakby taki punkt wyjścia dla każdego z nas, natomiast my już w pewnej chwili później, jeżeli chodzi o sport wyczynowy, przechodzimy na troszkę bardziej szczegółowe rzeczy, czyli wyobrażajmy sobie siebie z różnych kątów, czyli na przykład jeżeli wykonujemy daną technikę, na przykład cios, to wyobrażajmy sobie widok siebie z góry, z boku, z dołu, czyli z bardzo różnych perspektyw. Też oczywiście dysponujemy pewnymi narzędziami do ćwiczenia wizualizacji, czyli na przykład w wyobraźni wykonujemy pewną czynność, a my monitorujemy równocześnie fale mózgowe tej osoby i widzimy, czy na przykład tam jest przebieg fal mózgowych, który bardziej jest związany z koncentracją,
czy w mniejszym stopniu. Więc jesteśmy w stanie pośrednio też kształtować na przykład takie czynności psychologiczne przy koncentracji. Bardzo fajną rzeczą zrobiliśmy we współpracy z jedną uczelnią, czyli zrobiliśmy taką próbę. Na drukarce 3D wydrukowaliśmy urządzenie, które mierzyło siłę uścisku dłoni. I tam się wykonywało dwie próby. Tą siłę uścisku dłoni wykonywało się w wyobraźni, znaczy ściskało się z pewną siłą wyobraźni i później faktycznie na tym urządzeniu wykonywaliśmy ściśnięcie. No i patrzyliśmy, w jakim sposób te reakcje na poziomie fizjologicznym są różne. Im one były mniejsze, tym ten trening był bardziej dokładny wykonany. Później to korelowaliśmy z poziomem wykonania sportowego. No w skrócie mówiąc, był to bardzo, bardzo efektywny trening. Też zachęcam wszystkich do tego, żeby, bo teraz co jest pewnym problemem z wizualizacją, myślę, u każdego z nas. Osoby tak z grubsza rzecz ujmując, bez żadnych technik psychologicznych, możemy podzielić w sporcie na, ale nie tylko w sporcie, w każdej dziedzinie na analityków i na syntetyków. Czyli analityk to jest osoba, która bardzo dużo czasu spędza na zastanawianiu się, co z czego wynika, czy na przykład dobrze się zachowałem, jak mnie odebrała dana osoba, czy dobrze wykonałem strzał w łucznictwie, czy dobrze wykonałem rzut karny. Oczywiście analiza bardzo nam pomaga na poziomie przygotowania się do czegoś. Natomiast druga grupa osób to są syntetycy. Oni myślą bardziej całościowo. I jaka jest różnica między analitykiem a syntetykiem? Analityk wchodzi do pokoju i mówi w ten sposób. Tu są drzwi, tu jest żaluzja, tu jest światło, nie podoba mi się. Natomiast syntetyk wejdzie do pokoju i powie, nie podoba mi się. On nie będzie jakby zastanawiał się nad poszczególnymi elementami, tylko on myśli w sposób całościowy. I teraz weźmy pod uwagę takiego sportowca. Jeżeli on przygotowuje się do, trenuje, to ta analiza mu pomaga. Natomiast jeżeli już jest na zawodach i zaczyna się zastanawiać, co z czego wynika, to on jest wolniejszy, mniej pewny siebie, mniej skoncentrowany, wynik będzie słabszy. I w kontekście wizualizacji bardzo duży problem z wizualizacją mają osoby analitycy, które właśnie dużo się zastanawiają i na przykład taka osoba próbuje wykonać wizualizację, że na przykład, nie wiem, jedzie samochodem, natomiast tej osobie w trakcie tego przychodzi do głowy bardzo dużo myśli, włącznie z taką, po co ja to wykonuję, przecież to jakoś dziwnie z boku wygląda. Trening wizualizacji właśnie służyłby temu. Ty wspomniałeś o treningu uważności i to jest z sobą w dużym stopniu tożsame. Osoby, które są uważne, które nie myślą o tym, co będzie i o tym, co było, tylko skupione są na tu i teraz, one będą też dużo łatwiej wizualizować. Więc te techniki są z sobą gdzieś w dużym stopniu połączone. Zauważam u siebie w takim razie skłonności analityczne zdecydowanie, bo wejście do mindfulnessu czy wejście do praktyk wizualizacji to dla mnie jest zawsze poprzedzone analizą. Pamiętam też, że to już trochę byśmy zeszli z tematu wizualizacji samej, ale takie twoje słynne zdanie, że podzielność uwagi to jest mit, że bardziej u nas funkcjonuje coś takiego jak przerzutność uwagi i stąd moje pytanie, czy na przykład teraz jest duży boom na podcasty. Czy jak ktoś chodzi na, nie wiem, biegi albo ktoś myje naczynia, jednocześnie mając na uszach słuchawki, albo inny przykład, wiele telewizji wykonuje wywiady w samochodach, czyli prowadzą samochód, a jednocześnie udzielają z kimś wywiadu. To jest dla mnie też fascynujące pod kątem raczej też negatywnym. Czy właśnie wtedy my wykonujemy coś na zasadzie podzielności uwagi, czy raczej przerzutności? W którą stronę ty polecasz, żebyśmy na to patrzyli? To znaczy, no tak jak rozpocząłeś samą myśl, my dysponujemy przerzutnością uwagi, czyli powiedzmy, czytamy gazetę i na przykład rozmawiamy z jakąś osobą w pokoju. Natomiast faktycznie na poziomie procesów poznawczych uwagi to polega na tym, że my tak szybko przerzucamy uwagę z jednego na drugi element, że nawet nie zauważamy braku kontaktu z tą czynnością, więc mamy takie wrażenie, że to się dzieje równocześnie i dlatego mówimy w tym przypadku, mówiliśmy o podzielności uwagi, natomiast teraz coraz więcej badaczy zwraca uwagę na to, że tak naprawdę to są te właśnie bardzo szybkie przeskoki. Natomiast bardzo trafne pytanie, dlatego że ja na przykład nie rozumiem fascynacji nieraz niektórymi zjawiskami, bo rzeczywiście większość ludzi uważa, że jeżeli byśmy mieli taką bardzo dobrą przerzutność uwagi, to jest bardzo dobrze.
Tylko no, ja podam przykład taki, nie wiem, no, nie jest do końca śmieszny, natomiast on często jest prawdziwy. Jeżeli na przykład przebywamy z osobą bliską, powiedzmy, ona nawet nie zauważa, że my przerzucamy uwagę na inne przedmioty, to pytanie, czy to nie psuje nam trochę jakości tego kontaktu tak naprawdę. Wydaje mi się, że my się powinniśmy bardziej właśnie fascynować tym, że potrafimy się skupić na jednej rzeczy, odcinając dopływ innym rzeczom do naszego umysłu i jesteśmy w stanie kontemplować tą rzeczywistość, cieszyć się tą chwilą i ją przeżywać. Więc wydaje mi się, że tu już jest jakby punkt wyjścia filozoficzny, filozoficznie negatywnie źle postawione i to jest prawdopodobnie znak naszych czasów. Natomiast bardzo dużo badań w tej chwili pokazuje jednak, że funkcjonuje przeciążenie poznawcze, że nadmiar bodźców nie jest bez wpływu na nasze funkcjonowanie i wydaje mi się, że coraz więcej będziemy mieli wsparcia w nauce, żeby jednak bardziej skupić się, żeby właśnie mniej było tej przerzutności uwagi i żeby podzielność nie była traktowana jako cecha pozytywna, bo teraz zobaczmy, co my szanujemy tak naprawdę przy podzielności uwagi. To, że my jesteśmy w stanie kontrolować bardzo duże rzeczy, bardzo dużo sytuacji, elementów równocześnie. Natomiast czy to jest wartość? No to jest odpowiedź dla filozofów. Dla mnie, w moim odczuciu, to nie jest coś pozytywnego, jeżeli my przeskakujemy tak naprawdę z jednego elementu na drugi, nie potrafiąc się na nim dłużej skupić. Zależy od sytuacji. Uważam, że jeśli chodzi o dzieci, jeśli ktoś, nie wiem, z was na przykład ma dzieci, czy ma w rodzinie dzieci, to nadmiar bodźców, przebodźcowanie będzie czynnikiem, który może mieć wpływ negatywny później w przyszłości i badania pokazują, że ma. Jeżeli będziemy osobą funkcjonującą w środowisku, które wymaga kontroli wielu bodźców równocześnie, czyli na przykład jesteśmy komandosem, załóżmy, i musimy umieć reagować przy bardzo różnych bodźcach, których nie jesteśmy w stanie często przewidzieć, no to trening będzie to obejmował i ja tego na pewno nie będę krytykował, że to jest coś złego, no bo to jest niezbędne. I trzecia grupa to są oczywiście seniorzy. I tu z kolei badania pokazują, że jeżeli my troszkę ten poziom naszych procesów poznawczych, pamięci, uwagi, spostrzegania staje się słabszy, to często się zdarza tak, że te emocje, które temu towarzyszą, one jeszcze, czy złożona sytuacja, która temu towarzyszy, jeszcze to potęguje. Więc w tym kontekście znowu to będzie coś negatywnego. Tak? Więc to wszystko zależy jakby od kontekstu. Natomiast wydaje mi się, że jakby ogólnie rzecz biorąc, no cały świat w tej chwili zmierza ku temu, żeby jednak był maksymalny rozwój i nieraz to jest troszkę za dużo bodźców. Tak w moim odczuciu, ja tak to bardzo prosto i ogólnie chciałem powiedzieć. Okej, jasne, rozumiem. Mnie osobiście również bardzo fascynuje twoja przygoda z olimpijczykami. Czy mógłbyś nieco kulisów zdradzić, jak się współpracuje, jak to jest być na olimpiadzie ze swoim teamem? To znaczy, ja powiem tak, my przede wszystkim pracujemy w przygotowaniach zawodników do olimpiady i to musi być, i to ja myślę, że to bardzo ciekawe jest dla wszystkich osób. Załóżmy, że jesteśmy, no uprawiamy różne dyscypliny, no ale załóżmy, że jesteśmy osobą, która biega na 100 metrów i olimpiada jest raz na 4 lata, więc tak naprawdę my, no raz na 5 się okazuje, że może być tak. W Tokio. Natomiast no, sytuacja wygląda tak, że my 4 lata przygotowujemy się w wielu dyscyplinach ponad 200 dni w roku, a startujemy tylko kilka razy, bo tak naprawdę mamy kwalifikacje, jeśli nam wszystko dobrze idzie, to tam półfinał, finał, więc mamy 30 sekund startu, a na przykład 800 dni przygotowań, tam powiedzmy po średnio 3 godziny dziennie, to niech będzie 2400 godzin. Więc bardzo dużo zależy od dyscypliny. Natomiast ja powiem jedną rzecz. Olimpiada jest ogromnym przeżyciem dla sportowców. Niewielu sportowców ma szansę być na dwóch olimpiadach w swoim życiu, więc często mamy, tak już przekładając to na język praktyczny, tylko jedną szansę. Tak? Idziemy na przykład na rozmowę o pracę i mamy jedną szansę. Bardzo nam zależy. I teraz zobaczmy, jakie to jest potężne obciążenie psychiczne. Natomiast wydaje mi się, że też, no, to wiadomo, że tu trzeba jakimiś nieraz konkretnymi przykładami. Jedną z osób, z którymi pracuję, które będą startowały na olimpiadzie, to jest zawodnik zapasów.
I to jest bardzo ciekawy zawodnik w tym sensie, że on miał dosyć długą przerwę związaną z kontuzją. Więc dla niego sam awans na olimpiadę jest już bardzo dużą nobilitacją. I on nie odbiera tego właśnie, jakby nie liczył w pierwszej chwili, że ta kwalifikacja będzie, bo był po ciężkiej kontuzji, miał długą przerwę. Natomiast tą kwalifikację uzyskał i dla takiego zawodnika no, dużo zależy w przygotowaniu do olimpiady od naszego podejścia. Trzeba mieć świadomość też, czym się charakteryzuje olimpiada, czyli Igrzyska Olimpijskie, czyli nie ma bardziej prestiżowej imprezy tak naprawdę na świecie. Poza jedyną, czyli Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. To jest może impreza, która może z tym wydarzeniem konkurować. Więc jakby skala tego, no właśnie ta wizualizacja jest bardzo istotna, bo dla nich często samo otwarcie olimpiady już jest ogromnym przeżyciem i to, o czym oni mówią po olimpiadzie, to, że bardzo dużo im energii to na przykład zabrało. Przy przygotowaniu do Igrzysk Olimpijskich są ogromne oczekiwania. To tak naprawdę musimy mieć świadomość, że wiele związków sportowych, jeśli nie ma kwalifikacji olimpijskich, jeżeli nie ma dobrego występu na Igrzyskach Olimpijskich, najlepiej medalu, to może mieć problem z finansowaniem całej dyscypliny w kolejnych latach. Więc jakby obciążenie jest istotne. Natomiast no, ja mam świadomość, że też niewiele osób interesują związki, natomiast z poziomu sportowca no bardzo dużo zależy od dyscypliny. Tak? Wiadomo, że zawodnikom w sportach drużynowych jest dużo łatwiej, bo mają pewne wsparcie, nawet jeżeli jest ciężko. Najciężej jest w dyscyplinach indywidualnych. Bardzo dużo zależy od tego, gdzie ta olimpiada się odbywa. Przesunięcie czasowe ma ogromną rolę w przygotowaniu także tym psychologicznym, mentalnym, czyli no zobaczmy Igrzyska w Rio ostatnie, to jest przecież bardzo duża odległość, duża zmiana czasowa dla zawodników. W tej chwili to będzie Tokio, czyli w drugą stronę co prawda, ale też to trzeba uwzględnić. Każdą stronę jest jetlag, nie? Ogromny. Dokładnie. Natomiast no ja takie wspomnę swoją przygodę. Miałem okazję w dosyć krótkim odstępie czasu przebywać w Stanach Zjednoczonych i później w Chinach. No to ja powiem, że osobiście dla mnie dużo ciężej mi się funkcjonowało w Stanach. A wszyscy mówili paradoksalnie, że powinno być, tak z tymi osobami, z którymi rozmawiałem, że powinno mi być łatwiej się przestawić jednak w drugą stronę. Więc ja tylko jestem przykładem, że tu też nie ma takich gotowych rozwiązań. Ja może podam jedno fajne i to może też jest ciekawe dla wszystkich, bo mówię tu w kontekście olimpiady o zmianie strefy czasowej. Ostatnio w tamtym roku oglądałem wywiad z ekipą Mercedesa i tam było mówione dużo o Lewisie Hamiltonie, ale oni przyjęli trochę inną sekwencję, jakby jeżeli chodzi o strefę czasową. Wynajęli dwa piętra w hotelu i oni stwierdzili, że nie będą przygotowywali się do zmiany strefy czasowej poprzez na przykład dużo wcześniejszy przyjazd, zmiany rozkładu treningowego, tylko oni stwierdzili, że będą żyli swoim rytmem, czyli robili zgodnie z europejskim czasem zaciemnienie w hotelu, więc jakby dostosowali otoczenie, nie dostosowywali organizmu, tylko dostosowali do siebie otoczenie, było ich na to, raz byli do tego gotowi jakby strukturalnie, finansowo to nie był żaden problem, mieli start później w Moskwie akurat, więc sobie zmienili otoczenie, więc tam jest bardzo dużo różnych elementów, natomiast ja powiem inną rzecz, z kolei zawodnicy, którzy wracają z olimpiady, wszyscy mówią o tym, że to jest jednak ogromne przeżycie, reprezentowanie kraju, hymn narodowy, tego typu rzeczy. Tego się nie da opisać. Ja też, to co mi się bardzo podobało, na przykład my byliśmy akurat w Los Angeles z pięściarkami. Chciałbym u nas, żeby też tak całościowo to wyglądało, że rzeczywiście jak ten amerykański hymn jest grany, to nie tylko przeżywają to sportowcy, tylko wszyscy, cała hala wstaje, gdzieś tam wszyscy to przeżywają. I oczywiście u nas tak jest, ale jeszcze może nie wszystkich miejscach i myślę, że motywacyjnie to by naszym sportowcom dużo, dużo dało. Ja też zapytam jeszcze w ten sposób. Pamiętam, że Janusz Wojnarowicz, polski judoka, powiedział kiedyś, że on zawsze jedzie na turniej, na olimpiadę na przykład, z takim nastawieniem, że będzie miał pierwsze miejsce. Nie dopuszcza do siebie innej możliwości, bo wtedy uważa, że nie ma sensu lecieć. Czy według ciebie ten cel, żeby zawsze być tym pierwszym, nawet jak się jest początkującym, to ma sens? Czy lepiej stawiać sobie realne cele? To znaczy,
cel, żeby być pierwszym, on może być realny, tak? Bo fajnie, bo tu poruszyłeś jakby jednym pytaniem cztery kwestie od razu, bo pierwsza rzecz jest taka, czy bardziej psychologia amerykańska, czy bardziej psychologia chińska? Czyli pierwsza, czy motywacja, indywidualizm w bardzo dużym stopniu, czy jednak też chińska, duża liczba osób, rywalizacja, najsłabsi odpadną, selekcja szeroka? I to jest pierwszy aspekt tego pytania. Natomiast drugi aspekt tego pytania to jest taki, czy my jesteśmy ostrożni, czy my jesteśmy ryzykantami. Jeżeli jesteśmy ryzykantami, no to w tej chwili my sobie, ciężko nam postawić jest inny cel niż to, żeby zwyciężyć. Sport ma dużo wspólnego z hazardem i niestety wielu sportowców boryka się z problemem hazardu, czyli oni lubią duży próg pobudzenia i postawienie wysokich celów jest dla nich realne. Natomiast tak jak u ryzykanta, ryzykant potrzebuje naprawdę wielu niepowodzeń, żeby obniżyć poziom aspiracji. I sportowcy to są osoby, które nie zrezygnują łatwo ze swoich marzeń, więc odpowiadając na twoje pytanie, ja jestem, na pewno nie jestem zwolennikiem krytykowania też podejścia tego chińskiego, a kiedyś rosyjskiego. Ja uważam, że jeżeli chodzi o psychologię oczywiście, pozytywna motywacja, jak najbardziej, nowoczesne metody pracy. Natomiast ja byłem, będąc w Chinach, zafascynowany przygotowaniem chińskich zawodników i całego sztabu szkoleniowego. Tam naprawdę była zwracana uwaga na bardzo drobne elementy. Tam był fizjoterapeuta, tam była suplementacja, tam był żeńszeń, tam były bardzo różne metody, które są bardzo nowoczesne. I w tej chwili też akurat online'owo uczestniczyłem w spotkaniu z trenerem przygotowania ogólnorozwojowego, który pracuje w Chinach akurat. Pracuje z tenisem stołowym, żeby mieć świadomość, no to tenis stołowy to jest tak jak u nas w Chinach. No sport na pewno, no tak, podstawowy, może nawet numer jeden. Wręcz narodowy, nie? Wręcz narodowy. Ale ten trener to jest przykład z tego, że Chińczycy korzystają z najnowocześniejszych technologii i ściągają specjalistów z całego świata. Więc ja się też, oczywiście tu jest, często się mówi o tym, że ich sukcesy nie zawsze muszą być obiektywne i mogą mieć jakieś drugie dno. Natomiast z tego, co ja widziałem z kolei, jeżeli chodzi o technologię treningu, o same obiekty, o wszystko, to naprawdę jest to najwyższy możliwy światowy poziom. I wydaje mi się, że u nich z kolei, jadąc na zawody, teraz zobaczmy, to są dwa różne punkty widzenia, tak? Powiedzmy już, niech będzie ci Chińczycy i Amerykanie. Ale zwróć uwagę, że i jedni, i drudzy jadą po to, żeby wygrać tu. Nie wiem, czy słyszałeś kiedyś, żeby ktoś powiedział, jadąc na olimpiadę, jadę wystartować, cieszę się, chcę przeżywać te chwile. Nie pojawia się to w wywiadach. Zawodnicy, ja nie słyszałem przynajmniej, albo nie aż tak często, nie zakodowałem czegoś takiego. Jednak jadąc raz na 4 lata na olimpiadę, zwróć uwagę też, co jest ciekawe i myślę dla słuchaczy może być ciekawe. System kwalifikacji do olimpiady jest bardzo trudny tak naprawdę. Nieraz łatwiej jest zdobyć medal mistrzostw świata czy medal mistrzostw Europy w niektórych dyscyplinach niż uzyskać kwalifikację olimpijską. Często jest tak, że startuje bardzo mała liczba osób w danej dyscyplinie. To nie jest tak, że jest 64 na przykład w jakiejś dyscyplinie, tylko może być dyscyplina, w której jest 16 najlepszych zawodników na świecie. Teraz ja myślę tak praktycznie, no, w naszym nastawieniu to jest jedyna impreza, na której ja bym był też ostrożny, jeżeli chodzi o to, czy, no powiedzmy, jeżeli ja bym startował na olimpiadzie, ja bym tam zaryzykował wszystko tak naprawdę, tak? Czyli nawet jeżeli bym miał drobny uraz, to jeżeli to jest raz na 4 lata, ja bym zaryzykował, nawet po głębienie kontuzji. Mhm. I zwróć uwagę, że wielu pięściarzy, w tym nasi wybitni, złoci medaliści Igrzysk Olimpijskich, nie jestem w 100% pewien, ja to jeszcze sprawdzę, ale wydaje mi się, że to był Pietrzykowski, on wywalczył medal olimpijski ze złamaną ręką, tak, walcząc tak naprawdę jedną ręką w finale. To są takie te nasze momenty, gdzie my jakby angażujemy wszystkie nasze zasoby, wszystkie nasze siły, staramy się być maksymalnie efektywni. No i teraz trzeba przyznać jedną rzecz, że
pod kątem psychologicznym, no to jest obciążenie potężne i tego jestem pewien w 100%. Presja jest straszna, ale ja też zauważam, bo fajnie zobrazowałeś mi też trochę w liczbach jakby przygotowanie versus realne wystąpienie na tej olimpiadzie, bo ja na przykład świadomie zawsze mówię, że jestem leniwy w kuchni, bo nie wyobrażam sobie stać przy garach 3 godziny, żeby zjeść coś, co da mi 5 minut przyjemności, powiedzmy. Zawsze to powtarzam. Teraz jak sobie patrzę na olimpijczyka, to on faktycznie 4 lata przygotowań do wystąpienia 30-sekundowego na olimpiadzie. Ja sobie myślę, to jest masakra. I wiesz, co w tym wszystkim najbardziej mnie bulwersuje, może w ten sposób to ujmę, bo ja trochę filozoficznie jestem po stronie tego, że jednak światem rządzą przypadki, że jednak naszymi życiorysami, decydentem naszych życiorysów był rzut kostką w pewnym momencie, tak? I zastanawiam się, ładują wszyscy olimpijczycy mnóstwo czasu, mnóstwo energii w te przygotowania, występują 30 sekund. Przez to 30 sekund przecież może zdarzyć się jeden malutki przypadek, który spowoduje, że koniec, klęska, klapa. Czy można jakoś przewidzieć ten przypadek? Czy ile to tak naprawdę jest procentu tego przypadku, że na przykład Usain Bolt może tego dnia, gdy ma być tym czempionem, nie wiem, zaboli go głowa, zaboli go brzuch, albo ktoś z paparazzi na stadionie tak zwróci jego uwagę, że się na przykład zdezorientuje na 5 minut na przykład, nie? I jak te przypadki potencjalne można eliminować? Ile tego pierwiastka przypadkowego w ogóle jest w tego typu ważnym dniu? Czy jakkolwiek mógłby się odnieść? To znaczy, na pewno bardzo dużo zależy od dyscypliny, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład sporty zespołowe, no to tego przypadku jest generalnie dużo mniej, tak? To się rozkłada na cały zespół. Oczywiście może się zdarzyć, że my tracimy bramkę w jakichś przypadkowych okolicznościach w 90 minucie. Natomiast to też jest właśnie paradoks, że ja z kolei wyznaję taką zasadę, tak jak ty wspomniałeś o rzucie kostką. Natomiast ja bym do tego rzutu kostką jeszcze dodał, że ja uważam, że ten świat jest tak zorganizowany, że rzeczywiście ten rzut kostką jest, ale on nie jest jeden, tylko jego jest tysiące. Okay. I w sporcie, to są moje obserwacje, ja tego nie poprę badaniami oczywiście, natomiast jedna rzecz jest pewna, jeżeli zawodnik sumiennie przygotowuje się do startu, to ma zdecydowanie większe szanse, żeby to faktycznie odbyło się w takiej formie przez niego trochę planowanej. Natomiast najwięcej przypadków zdarza się osobom, które przypadkowo trenują, przypadkowo startują i generalnie zdają się na przypadek. Ja myślę, że o tyle by ci mogło być ciężko sportowcem, że jedną z takich głównych cech sportowca, wracając już do tej kuchni oczywiście, to jest sumienność. To jest taka pierwsza rzecz. Ja nie mówię, że nie jesteś sumienny, tylko to jest taka trochę celebrowanie i zwracanie uwagi też przy okazji tej sumienności, w tym sensie mówię o sumienności, na takie bardzo duże szczegóły. I w sporcie z kolei o bardzo często będą decydowały szczegóły. Natomiast też dlaczego odniosłem to do ciebie? Dlatego, że ci najlepsi sportowcy, to pokazują badania i to są już badania na dużych grupach, oni raczej szukają sytuacji, w których mają kontrolę nad sytuacją. To są osoby z poczuciem lokalizacji i kontroli wewnętrznej zdecydowanie, więc w małym stopniu takie osoby przyjmują, że świat jest, że tu rządzi przypadek. Oczywiście często w wywiadzie, po jakimś starcie oni to podkreślą, dlatego że jakby trochę tłumaczą ten wynik. Natomiast sportowcy bardzo często dążą do jak najmocniejszej kontroli nad sytuacją. Tylko teraz oczywiście od tego, co zacząłem, ty byś oczywiście znalazł w wielu dyscyplinach miejsce. Natomiast w tych, w których ta kontrola jest, jeżeli ty w dużym stopniu wierzysz w przypadek, no to ja ci powiem tak, że na przykład łucznicy, którzy strzelają powiedzmy z łuków buloczkowych na dystansie 70 metrów na otwartej przestrzeni, no to jest oczywiste, że jest wiatr, tak? Wszędzie jest wiatr. Mniejszy, większy, więc to nie jest tak, że ta strzała leci w 100% jest kontrolowana. Natomiast oni jakby, to tak jak strzelcy wyborowi, oni uwzględniają te wszystkie czynniki, potrafią to przeliczyć. Wracając do golfa, pracuję w tej chwili z zawodnikiem, z Michałem Bargendą, tą osobę też mogę wspomnieć, on w tej chwili studiuje w Stanach, jest na stypendium jednego z uniwersytetów. Ja mam nadzieję, że to będzie taki topowy gracz w pewnej chwili. I to jest zawodnik, który ma notes, gdzie on w zależności od odległości ma pewne przeliczniki,
ale on też można powiedzieć, że w dużym stopniu ma komputer w głowie już. On potrafi, oczywiście wskutek doświadczenia, to jest też trochę argument za ćwiczeniem pamięci chociażby, tak? On praktycznie powtarzając coś setki razy, ale on potrafi naprawdę bardzo wiele rzeczy w głowie przeliczyć i on się nie pomyli. To później jest tak, jeżeli to on zanalizuje z programem komputerowym, to tam nie ma jakiegoś marginesu błędu. On to wszystko wykonuje w 100%. Więc przewidywalność, kontrola, jak najmniejszy wpływ przypadku, to jest to, do czego się w sporcie dąży z poziomu sportowca. Natomiast z poziomu publiczności nieprzewidywalność to jest coś, co sportowi się chyba mogło najlepszemu przydarzyć. No tak, tak, tak. Niespodziewane porażki, nokauty w ostatniej rundzie, gdzie zawodnik całą walkę przegrywa. Jeżeli tutaj słuchacze w tej chwili na przykład na TVP Sport, Lolo Jones, warto sobie taką historię prześledzić, czyli lekkoatletka amerykańska. Z czego ona została zapamiętana? Z tego, że jadąc jako zdecydowany faworyt, zajęła na płotku, prawie że się wywróciła, straciła rytm. No i ona jechała na olimpiadę po złoty medal tak naprawdę. Natomiast tego złotego medalu nie zdobyła i później jakby warto prześledzić jej historię, bo ona później zmierzała do tego, żeby jednak ten medal zdobyć. No i to nam się jako publiczności pewnie podoba, że jednak nie poddajemy się, próbujemy. Natomiast na poziomie planowania chyba to będzie jednak bardziej komputer, cyfry i jak najmniejszy margines błędu. Co pewnie trochę sport odziera z takiej, z tego co było, wydaje mi się, że ten sport właśnie poprzez to, że coraz bardziej nauka w to wszystko wchodzi, to oczywiście ten sport jest coraz bardziej efektywny, natomiast no niestety wydaje mi się, że może być trochę mniej emocji, on jest też lepiej pewnie pokazywany, więcej rzeczy zobaczymy, on jest ciekawszy, ale takich super niespodzianek jest, wydaje mi się, trochę mniej niż kiedyś było, tak? Zgadzam się z tą nieprzewidywalnością, bo ja też pamiętam okres, gdy na przykład w boksie dominowali bracia Kliczko i ten boks się stawał już powoli absurdalnie nudny, bo też oni mieli taki styl boksowania, nie? Że to zawsze długo trwało, tak tylko punktowali, wykorzystywali te zasięgi ramion i wreszcie pojawili się następcy po jakimś czasie i ten boks znowu zyskuje popularność, przynajmniej według mnie. Ten pierwiastek nieprzewidywalności jest oczywiście absurdalnie ważny. Z drugiej strony, no też mówisz i z tego, co zrozumiałem, sportowiec jako taki, to co może robić, to zmniejszać prawdopodobieństwo na występowanie tego przypadku. No i jeżeli w dyscyplinie swojej przypadkowo się nie znalazł, no to faktycznie świadomie może do tego dążyć, jak mniemam. Jeszcze się odniosę do tego Kliczki i... Tak. I zwróć uwagę, że w tym okresie, o którym ty mówisz, gdzie on rzeczywiście no wszystko wygrywał, natomiast zwróć uwagę, że jedyną walkę, w której on miał problem, to była walka wcale nie z jakimś, w stosunku do tych zawodników, z którymi walczył, wybitnych zawodników, tylko z Derekiem Chisorą. A teraz co zrobił Derek Chisora przed walką? Opluł brata Kliczki, wyzywał go w mediach, na konferencji działy się dantejskie sceny i teraz, czyli co zrobił Chisora? Psychologia i spowodował, że Kliczko już nie miał tylko poczucia kontroli wewnętrznej, tylko jednak. No tak, tak. Stracił tą kontrolę, więc wiesz, to jest doskonały przykład takiej sytuacji. Ja boks, sporty walki, od wielu lat z nimi pracuję i z boksem, i z zapasami, i z judokami, i też zdarza mi się z zawodnikami MMA czy z karate. Natomiast tu rzeczywiście ta kontrola to jest coś, co jest szanowane i do tego też sportowcy dążą, ale zwróć uwagę, że akurat w boksie tych nieszablonowych, kolorowych osób jest dużo, tak? Oj tak, to Tyson Fury, tak? Pierwszy przykład z brzegu. Przy czym zwróć uwagę na jedną rzecz i wydaje mi się, że akurat pod kątem sportu to jest fajne, że walkę, którą on wygrał z Wilderem, mówię w tej chwili o Furym, to przed pierwszą walką było dużo takiego kolorytu, natomiast do drugiej walki on się bardzo dobrze przygotował, co sam podkreślał. I były to dwie różne walki, nie? Chodzi mi kompletnie różne, tak? W drugiej walce zdominował, więc do aspektu kolorowości, jak dodał jeszcze reżim treningowy, sumienność, to się okazuje, że to jest boks pięściarz na dużo innym poziomie, na bardzo dobrym poziomie. Chciałem jeszcze poruszyć z tobą wątek programu, w którym brałeś udział, Piłkarski Diament.
I to nie jedna edycja, bo bodajże dwie już były, tak, za tobą. Wiem, że tam była współpraca z Piastem Gliwice i też to by nawiązywało trochę o tym, do tego, co mówiłeś o tym, o tej pracy z młodzieżą, tak? Szukania tych najlepszych takich osób pod kątem ich zdolności poznawczych jakby w tym młodym wieku, nie? Jak najbardziej. To w ogóle to jest ciekawa historia, bo ja miałem okazję badać Jagiellonię Białystok swojego czasu i tam spotkaliśmy się z prowadzącymi program. Oni robili taki program wtedy Laboratorium Pro, czyli pokazywali nowoczesne technologie stosowane w sporcie. Coś na kształt laboratorium, narzędzia, co jest wykonywane, jakie z tego możemy wyciągnąć wnioski. No i zaproponowali nam pracę przy tym programie. Bardzo ciekawe, powiem z dwóch względów. Pierwszy z poziomu sportowego, tak na szybko program, mu było to, żeby znaleźć wybitnego zawodnika, który jeszcze nie trafił do profesjonalnego klubu. Na podstawie testów ogólnorozwojowych, piłkarskich, psychologicznych, ogólnorozwojowych, psychomotorycznych. No i my tutaj obejmowaliśmy tą część związaną z psychomotoryką. Do programu w pierwszej edycji zgłosiło się około 2000 osób. Do nas trafiła 60. No i tą 60 przebadaliśmy, wskazaliśmy 30. Oni później mieli badania ogólnorozwojowe, zgrupowanie. Z ciekawostek, finał programu piątka była w Borussii Dortmund i tam korzystali też z technologii, akurat z których wcześniej jeszcze, bo to w tej pierwszej edycji to było niedługo właśnie po przejściu Roberta Lewandowskiego z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium, więc oni korzystali tam z tych technologii. Natomiast co było też, i to był jakby ten pierwszy aspekt, natomiast ciekawy był drugi aspekt, czyli badanie ludzi przy obecności kamer, tak? To już jest z poziomu psychologa, to jest ciekawe, bo tu są trzy kwestie. Pierwsza taka trochę związana z tym, jak się zachowują ludzie przy udziale kamer. I powiem ci szczerze, że naprawdę byłem na wielu różnych imprezach, zawodach, przygotowaniach, startach. Media rządzą się troszkę jeszcze swoimi prawami. Jak punkt trafienia był naprawdę duży przy takim gaszeniu świateł, przy urządzeniu akurat do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej, to osoby miały problem z trafieniem w ten przycisk. Taki odczuwały poziom stresu. I teraz zwróć uwagę, że w dużym stopniu to byli amatorzy, tak? Bo oni nie byli do tego przygotowani, więc pierwszy czas zajmowało mi, akurat oni do mnie na początku trafiali, więc ja często musiałem te osoby trochę uspokoić. Na końcu fajne jest to, że jednak, i to pokazuje troszkę, jak my obojętniejemy właśnie na bodźce, no i zresztą... Też domyślam się, że uspokoić nie w takim sensie, że podałeś szklankę melisy, tylko trochę bardziej zaawansowane jeszcze tam metody, nie? Że tak trochę bardziej trzeba było ich zredukować. Wiesz co, ale i takie, bo nieraz takie proste metody, że się do kogoś uśmiechnąłeś, no to jest odbiór taki, jak ty jesteś trochę jurorem w sumie, tak? Już jest pozytywny sygnał dla tej osoby, no i ja bym też wszystkich zachęcał jednak, że w takim kontakcie codziennym takie drobne elementy, one mogą mieć duże znaczenie, tak? I jeżeli chcemy komuś coś ułatwić, no to możemy ułatwić. Natomiast, i to jest jedna rzecz, natomiast druga rzecz, my obojętniejemy w pewnej chwili i tak jak my przebadaliśmy już, jak badaliśmy pod koniec 50, 60 osobę przy 5 kamerach, to z każdej strony tak naprawdę były, to my już tego nie zauważaliśmy, tak? My też chodziliśmy cały czas z mikrofonami, więc w pewnej chwili zapominaliśmy o tym, że to jest. I ale czemu o tym mówię? Bo nie chodzi mi o nas, tylko chodzi mi o to, że sportowcy tak już funkcjonują. Oni w pewnej chwili przyzwyczajają się do funkcjonowania w tej rzeczywistości takiej społecznej. Te programy tylko, jakby ten program nam tylko to pokazał. I tak z ciekawostek, no to też jednym z elementów badań, bo my tam badaliśmy psychomotorykę, badaliśmy, tam na przykład robiliśmy analizę ruchu gałki ocznej, czyli zawodnik coś wykonywał, poprzez eye trackera kamery rejestrowały zmianę wielkości źrenicy tego zawodnika. No i na podstawie zmiany wielkości tej źrenicy mogliśmy określić, czy osoba, czy próg pobudzenia tej osoby jest większy czy mniejszy. W skrócie mówiąc, zakładaliśmy, że te osoby mniej zaangażowane, zmiana wielkości źrenicy powinna być mniejsza. Ale to pokazuje też wszystkim, z jakich technologii w tej chwili my korzystamy. To już rzadko jest taka czysta rozmowa, to jest oczywiście rozmowa taka psychologiczna, psychologia poznawcza jak najbardziej, ale w bardzo dużym stopniu
wsparta dużą ilością technologii, bardzo różnych. Chciałbym, Marcinie, bo już tak powoli bym się zbliżał do finału rozmowy, jeśli pozwolisz, odczytać kilka pytań z naszej grupy. Porównanie problemów psychicznych sportowców początkujących versus sportowców zaawansowanych. Jakiś przykład tego i tego problemu może z jednej i z drugiej grupy. Czym się różnią, jakie są kontrasty między problemami jednych a problemami drugich? Bardzo fajny przykład sportowca początkującego. Trafił do mnie zawodnik ze sportów motorowych, który dwa razy nie zauważył flagi, która oznaczała, że musi zjechać z toru. No i później analiza problemu, z czego to wynika, czy on tego nie spostrzega, czy pod wpływem silnych emocji następuje zawężenie uwagi. Z drugiej strony, i to są ciekawe rzeczy, bo i pytanie też bardzo ciekawe, w tym sensie, że no, podam przykład zawodniczki, która zdobyła złoty medal olimpijski, tu nie chcę jakby konkretnie mówić, ale dużo większy poziom stresu ta zawodniczka odczuwała przed następną olimpiadą, czyli zobaczmy, teoretycznie ona wróciła do takiego momentu jakby przed pierwszą olimpiadą, czyli zawodnicy bardzo doświadczeni, oni oczywiście mają mniej, dużo więcej elementów kontrolują, ale tacy zawodnicy wybitni, którzy osiągnęli bardzo dużo, oni często mają już dużo do stracenia i te problemy wtedy mogą być troszkę podobne dla obu grup, czyli taki zawodnik bardzo doświadczony z ogromnymi osiągnięciami może odczuwać silny stres. Ja zachęcam też słuchaczy do obejrzenia filmu o Borgu i McEnroe. Ja nie pamiętam dalszej części tytułu, ale Borg i McEnroe i tam dalej część tytułu i tam jest pokazany Borg, który walczy o piąte zwycięstwo w Wimbledonie. To jest film na podstawie faktów i jest pokazane, że to był największy poziom stresu w ogóle u niego, tak? Czyli człowiek, który cztery razy zwyciężył Wimbledon, największy poziom stresu odczuwa przed piątym, gdzie to dla niego powinna już być tak naprawdę bułka z masłem. U zawodników bardziej doświadczonych często pojawiają się problemy związane nie tylko z funkcjonowaniem sportowym, tylko wiadomo, że uprawianie sportu jest... No nie jest, to nie jest prosta sprawa tak naprawdę. Mamy ograniczony kontakt z rodziną. Więc sportowcy często też trafiają z takimi sytuacjami. Ja tu wspominałem głównie o procesach poznawczych, o czasie reakcji, ale też rzeczywiście są sytuacje życiowe. U zawodników takich też wysoko kwalifikowanych często pojawiają się u psychologa w trakcie kontuzji. Ja myślę, że ta kontuzja, zresztą to, co teraz często podkreślamy w rozmowie, bo mamy bardzo dużo spotkań online'owych ze sportowcami, podkreślamy jedną rzecz. Zobacz, w jakiej ty jesteś w tej chwili dobrej sytuacji w stosunku do zawodników na co dzień kontuzjowanych. W tej chwili przerwę w uprawianiu sportu twojej dyscypliny ma 99% zawodników, 1% może ma swoją bazę gdzieś, na której może ćwiczyć indywidualnie. Pracujemy z żużlowcami, jest dwóch żużlowców w Europie, którzy mają swoje prywatne tory. Więc on może tam jeździć nawet w czasie kwarantanny, bo jest tam sam na torze, bo to jest jego tor. Natomiast 99% zawodników nie ma toru. W przypadku kontuzji jest odwrotnie. 99% ludzi trenuje, a ty nie trenujesz. Więc ta kontuzja to jest też często taki obszar, w którym pracujemy z zawodnikami. Tutaj mówiłeś o stresie i padło też pytanie, jak psychologicznie wyłączyć stres? W końcu w sporcie każdy patrzy na efekt końcowy, konkursy, olimpiady itd. To wiąże się z ogromnym stresem. Ciekawi mnie, jak psycholog rozwiązuje takie problemy. I ja bym tutaj jeszcze dodał taką erratę, czy stres na pewno trzeba wyłączyć, czy to jest właściwie zadane pytanie, nie? Dokładnie tak chciałem odpowiedzieć, czyli stresu na pewno nie warto wyłączyć całkowicie. Mamy ten optymalny poziom pobudzenia. To, co jest fajnego w psychologii, to mimo wszystko nie stworzymy jednego modelu. Czyli w tej chwili poziom pobudzenia może być u każdego z nas. Część zawodników będzie lepiej funkcjonowała na troszkę wyższym poziomie pobudzenia, przekładając na pytanie na poziomie na większym stresie będzie dobrze funkcjonować. Część z nas na przykład lubi wykonywać trudne czynności w spokoju. Część właśnie lubi, jak coś się dzieje. Część odczuwa pewną potrzebę takiej presji, nawet wtedy lepiej działa. Więc najpierw musielibyśmy u takiego sportowca określić poziom tego optymalnego pobudzenia. To, co Maciej wspomniał, bardzo ważne, żeby też to uświadomić zawodnikowi, bo jak my rozmawiamy często z drużynami, no to pierwsze pytanie dla drużyny jest takie piłkarskiej. Na przykład piłkarskiej. Pracujemy też na przykład ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego w Setniewie, w koszykówce. To są licealiści, część z nich, no to większość z nich trafia do
kadry narodowej, czy nawet najlepsi zawodnicy mieli okazję być w Stanach i grać tam. Pierwsze pytanie do nich jest takie, ile osób w twojej drużynie, jak myślisz, odczuwa stres? Ma podwyższony poziom stresu? I zawodnicy rzadko odpowiadają, że to jest 100%. Oni odpowiadają 50%, 40%. Natomiast jak my robimy badania, no to badamy też odporność na stres i okazuje się, że to jest koło 90%. Stres nie jest złym zjawiskiem, stres jest zjawiskiem adaptacyjnym i dzięki niemu my do tej pory jako ludzie przetrwaliśmy i to, że jest stres przed koronawirusem, to nie utrudnia nam też pewnie funkcjonowania, tylko to jest właśnie mechanizm adaptacyjny i nam pomaga, więc u sportowców jest tak samo. Skoczek narciarski Simon Amann w 2002 roku upadł na skoczni i trafił do szpitala. Tamtej zimy odbywała się olimpiada w Salt Lake City, nie wystąpił w żadnych zawodach od upadku. Amann wygrał na niej 2 złote medale. W tamtych czasach nie był jeszcze tak znanym skoczkiem i nie miał większych sukcesów. W wywiadach powiedział, że będąc w szpitalu zamykał oczy i wyobrażał sobie skoki i skakał w myślach i to mu pomogło. Jakby się pan do tego odniósł? Znaczy tak, jeżeli chodzi o wizualizację, to oczywiście już o tym mówiliśmy. Mm-hmm. Natomiast bardzo dużo jest przykładów w sporcie zawodników, którzy mieli długą przerwę spowodowaną bardzo różnymi sytuacjami i osiągnęli wybitne wyniki sportowe. Amann to jest oczywiście z podwórka szwajcarskiego. Bardzo dobrym przykładem w Polsce to jest Zbigniew Bartnik, czyli ostatni medalista olimpijski w boksie. I on się w ostatniej chwili w ogóle dowiedział, że jedzie na olimpiadę, bo tam jeden zawodnik wypadł, który miał być tak faktycznie. Bartnik miał nie jechać i zdobył medal olimpijski, więc treningowo oczywiście to może troszkę było gorzej, bo nie wykonał takiej dawki treningu jak miał. Natomiast musimy mieć jedną świadomość, że oczywiście najprawdopodobniej było tak, że rzeczywiście te oczekiwania były w stosunku do tej osoby dużo mniejsze. Ja też bym się nie dał zmylić jednowymiarowemu przekazowi medialnemu. No bo teraz załóżmy taką sytuację, że jeżeli by Amann w ogóle nie trenował, no to w 100% zgoda, że tylko wizualizacja i powiedzmy brak presji i nastawienie tłumaczą nam te złote medale olimpijskie. Wydaje mi się, że mogło też być tak, że Amann troszkę był ograniczony w możliwości skakania, natomiast już w tym okresie, w którym mógł skakać, podszedł do tego na 200-300% sumiennie. Ja przejaskrawiam oczywiście. Nie znam osobiście Amana, natomiast no w wywiadach, jeżeli słyszymy, no to raczej taki dosyć pozytywne i też troszkę luźne podejście, przynajmniej w moim odczuciu sprawiał. Więc być może też bardzo dobrze wykorzystał ten okres przed olimpiadą, który już miał. On miał może go krótki, ale wykorzystał go maksymalnie efektywnie. No i tu rozmawiamy w tej chwili u Macieja, więc to pewnie tak jest trochę z pamięcią. My się nie musimy uczyć 40 godzin, no możemy to zrobić w 20, jeżeli musimy i jesteśmy pewnie w stanie to zrobić podobnie efektywnie, jeżeli korzystamy z dobrych narzędzi. Więc ja przypuszczam, że kontuzja wymusiła pewne zmiany, oczywiście troszkę ta spokojna głowa, plus sumienność, bez której nie ma sportu i nie ma tak naprawdę pewnie niczego. Swoją dawkę musimy zrobić i z tego się zrodził wynik. Ale ja jeszcze jedną rzecz podkreślę i wspominałem o tym zapaśniku, ja nie rozwinąłem tematu, ale zobaczcie, że dla części osób przesunięcie olimpiady to jest też pewnego rodzaju szansa. Przykład chociażby Anity Włodarczyk, która ma kontuzję, ona ją leczy i do sierpnia by było ciężko, żeby zdążyła. Natomiast tutaj dostaje dodatkowy rok. No i tu muszę się jednak trochę z tą kostką zgodzić, że ten przypadek jednak akurat jest dużo sytuacji, które pokazują, bo tak, bo mówimy o tym przypadku w sensie pozytywnym, negatywnym, tak? Mieliśmy niedawno, bodajże wczoraj albo przedwczoraj, rocznicę śmierci Ayrtona Senny. Mhm. I to jest kwestia rzeczywiście losowości w pewnym sensie, splotu nieszczęśliwych wypadków, no i ostatecznie śmierci zawodnika. Ten los rzeczywiście często może być przewrotny i przynieść nam coś pozytywnego. Zobaczmy, że w sporcie to jest jeszcze taki ma inny wymiar, że często my nieszczęście kogoś to jest szczęście kogoś. I tu tego chyba też mocno nie podkreśliliśmy, ale też mi się wydaje, że warto pamiętać, że sport w dużym stopniu opiera się na rywalizacji i często mówimy o tym, żeby unikać rywalizacji, a ja psychologicznie uważam, no właśnie ta rywalizacja nas wzmacnia i ona jest niezbędna i konieczna. No i Amanowi oczywiście ja też kibicowałem, jakby kończąc temat.
I to było spektakularne, to bez dwóch zdań. Dwa złote medale olimpijskie po tak ciężkim upadku, to było coś niesamowitego. Ja widziałem a propos SWPS-u, którego ty temat już podjąłeś, że tam nawet jest w ofercie trening zdolności poznawczych, zostanie trenerem zdolności poznawczych, etc. I tak sobie myślę, ja zawsze gdzieś tam promuję to, żeby w programie edukacyjnym już na wczesnym etapie mówić o tym, jak się uczyć, jak się koncentrować, jak wykorzystywać tę pamięć. I tak sobie myślę, ty jako też popularyzator wiedzy o zdolnościach poznawczych, czy ty byłbyś za tym, żeby na przykład dzisiaj twoje dzieci miały w swoim programie edukacyjnym w szkole takie zajęcia ze zdolności poznawczych, jak z tym mózgiem rozmawiać, żeby on chciał z nami rozmawiać? To znaczy ja jestem zwolennikiem tego w 100%. Prosto powiem, uważam, że programy studiów, a prowadzę zajęcia na uczelniach, no one muszą być dopasowane troszkę do rzeczywistości, która jest. A rzeczywistość jest taka, według mnie przynajmniej, że ja osobiście i wielu moich znajomych, wiele osób, z którymi pracuję, współpracuję, często chciałyby mieć wpływ na to, jak taki program wygląda. I wydaje mi się, że koncentracja, pamięć, to są zdolności podstawowe. I wydaje mi się, że od tego by w ogóle trzeba zacząć naukę, tak? Czyli jeżeli mamy się czegoś uczyć, no to warto być skoncentrowanym, więc warto dzieci nauczyć koncentracji. Tu mówimy o młodszych w tej chwili grupach. Więc jak się w ogóle uczyć techniki szybkiego czytania, tylko nie chodzi mi o pseudonaukowe metody, tylko chodzi mi jednak o... Na twardych liczbach, tak. Oparte o naukę, jakąś regularność, powtarzalność. Jak najbardziej tak. I to jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, ja się odniosę do sportu i twojego pytania. Pracujemy z Akademią Piłkarską w Polsce Juventusu. To jest Toruń, Bydgoszcz, Piekary Śląskie. Oni rzeczywiście mają kontakt z Włochami, tam mają wizytację, realizują program włoski. Program przygotowania psychologicznego jest wprowadzony już od najmłodszych kategorii wiekowych. I my po badaniach całej grupy, to są duże grupy, pytanie było takie, od czego zaczynamy pracę? No i tam było wskazane parę obszarów. Motywacja, koncentracja, odporność na stres. I odpowiedź była prosta. No, najważniejsze dla dziecka jest to, żeby chciało grać. Czyli u tych najmłodszych grup to była motywacja. Mhm. I umiejętności trenerów w tym zakresie. A dla zawodników już troszkę starszych, ale też tych początkujących, żeby w ogóle skorzystały z treningu, no muszą być skoncentrowane. Więc trening koncentracji był czymś jakby naturalnym w tej chwili. No i muszą też zapamiętać to, co dzieci robiły, no więc w tej chwili trening pamięci. Więc ja uważam, jeżeli bym miał możliwość na kształtowanie programu, to uważam, że to są przedmioty konieczne i wydaje mi się, że w ogóle na większości uczelni, zresztą to nawet informatyka by był fajny też chociażby kierunek, żeby takie umiejętności mieć, gdzie tych bodźców jest dużo, no też poruszyliśmy troszkę to, umiejętność poruszania się w takim przebodźcowanym świecie przy zachowaniu spokoju, więc jak najbardziej i myślę, że psychologia ta podstawowa w ogóle jak najbardziej też powinna być. No mam nadzieję, że zarówno twoje wysiłki, jak i moje wysiłki gdzieś tam przyczynią się choć trochę w skali Polski do tego, żeby popychać naszych włodarzy w kontekście edukacji, żeby trochę tej psychologii więcej było w programach. Ty również prowadzisz firmę Sport & Minds. Ja chciałbym cię spytać na koniec, gdzie można cię znaleźć, aby nawiązać czy to współpracę biznesową, czy po prostu o coś cię zapytać? sportandminds.pl. Natomiast no oczywiście najwięcej informacji na profilu facebookowym Sport & Minds, psychologia sportu i trening mentalny. I to są te miejsca, w których można mnie znaleźć. Ja myślę, że dla osób w ogóle zainteresowanych problematyką, to nie są też ta strona, akurat to nie jest taka strona tylko firmowa, tylko to też jest strona, na której możecie zobaczyć wielu sportowców w trakcie treningu psychologicznego. I jeżeli ktoś by był zainteresowany, no to tam w formie wideo jest troszkę ćwiczeń na koordynację wzrokowo-ruchową, na koncentrację uwagi, więc nawet w tym sensie, żeby sobie poszerzyć to, o czym rozmawialiśmy. Marcinie, myślę, że objętość podcastu mamy już taką, że wiedz będzie wystarczająco na ten format. A ja ci bardzo serdecznie dziękuję, że znalazłeś chwilę tutaj dla mnie, żeby o tym po wszystkim porozmawiać. Dzięki serdeczne, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Nie zapomnij o obserwowaniu podcastu na Spotify i Apple Podcast. A jeżeli słuchasz na YouTubie, pamiętaj o subskrypcji, zostawieniu łapki i komentarza. Jeżeli po wysłuchaniu odcinka będziesz mieć dodatkowe pytania, koniecznie skorzystaj z grupy facebookowej Dobra Pamięć Crew.